Witajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku uruchamiamy taką oto kosiarkę. Mamy jesień, jednak kosiarka zepsuła się, no i trzeba sprawdzić, czy da się ją jeszcze uruchomić na tą ostatnią drogę, na ten ostatni sezon, który jeszcze ją czeka. Dlaczego to już ostatnia droga? Ze względu na to, że ten silnik jeszcze jest w kondycji jako takiej, chociaż już nie najlepszej. Pracował bardzo ciężko przez parę ładnych lat. Kosiarka jest z 2008 roku. Nie był ani dbany, ani szanowany. Nie wiadomo, czy miał wymianę oleju na czas. Mimo to wytrzymał próbę czasu. Jest to Brix, seria 650. Dał radę. W kosiarce Husqvarna, takiej, którą właśnie teraz tutaj widzicie. Kosiarka też nie była dbana, nie miała wymienianego prawdopodobnie noża od nowości. Nie była także czyszczona. Czego dowodem jest już zgnita laweta. Także 2008 rok, parę ładnych lat upłynęło, mamy rok 2023 jeszcze i laweta całkowicie zgnita. Ten silnik ledwo wisi, można powiedzieć, o mało nie wpadnie, trzyma się to jeszcze. Laweta nie do naprawy. Kosiarka wyposażona jest w napęd. Napęd ten jeszcze w tej kosiarce ponoć działa, jeszcze tego nie sprawdzałem. Kosiarkę trzeba uruchomić. Przystąpimy do uruchomienia tej kosiarki. Ja już ją tutaj zapompowałem, a też zaraz pokażę Wam, jaka to jest kosiarka. Zapompowałem tutaj paliwem. Sprawdziłem przed uruchomieniem jeszcze też poziom oleju, jaki on tam jest, mniej więcej. Bo poziom oleju, no to ważna sprawa, jeżeli dostajecie jakąkolwiek kosiarkę, czy to do serwisu, czy do przejrzenia, czy do uruchomienia, czy pożyczacie, warto jest sprawdzić poziom oleju. Oczywiście olej tutaj będzie czarny, nie liczcie na nic innego. I tak dobrze, że w ogóle jest, ale zobaczcie, jaki to jest olej. Czornizna, ale jest. Próbujemy uruchomić kosiarkę. Jak widać, jak słychać, kosiarka nie uruchamia się. Więcej prób nie będę podejmował, bo już próbowałem i to ciąganie nic nie daje. To jest tylko taka próba specjalnie dla Was. Kosiarka to jest dokładnie taka. Jak widać tam 2008 rok, obroty silnika. Kilka szczegółów, kto jest zainteresowany. Więc tak, zajrzymy sobie do świecy i sprawdźmy, czy jest iskra. Ja oczywiście, żeby to sprawdzić, potrzebuję w tym momencie pomocnika. Pomocnika nie mam, więc działam sobie na czuja. Pierwsze co robię, sprawdzam, czy paliwo dochodzi. W jaki sposób to sprawdzam? Bardzo prosty sposób. Odkręcam sobie świecę po próbie odpalenia. I widzę, że świeca jest czarna, zakopcona. Jednak czuć paliwem, świeżą mieszanką, że paliwo się dostaje. Taką świecę wyciągam, zakładam swoją. Starą świecę, niewiele lepszą, starą, zakopconą, taką tylko mam w tym momencie. Pewnie z jakiejś starej kosiarki wykręciłem, która już może poszła na złom. Ale dobrze, że w ogóle taką znalazłem, bo nie mam takich świec. Patrząc tutaj do mojego pudełeczka, to widzicie, tutaj tych świec tam parę mam jakieś tam. I chyba tylko jedną taką właśnie. Także zakręcamy starą świecę. Na próbę. Próbujemy odpalić bez żadnego cięcia od razu. Dam mi jeszcze tutaj kilka wstrzyknięć paliwa. I uruchamiamy. Kosiarka odpaliła, pracuje, lecz pracuje niestabilnie, puszcza czarne takie bąki dymu i kuleje. Teraz jeszcze raz przyjrzymy się jej pracy. Że ona odpaliła, super, no sukces, no jednak jest szansa. Jednak chodzi dość niestabilnie. Teraz zablokowałem gaz, żeby chodziła cały czas. Zawiązałem tam kawałek sznurka, no i uruchomię ją.
Jak widzicie, kosiarka pracuje bardzo niestabilnie, bardzo nią szarpie. Było widać to też na rączkach. Pracuje w takim swoim dziwnym cyklu. Obroty są jakie są. No i teraz mogę wam pokazać co? Jak zniszczyć swoją kosiarkę? To jest doskonały przykład. I to wypunktuję właśnie na końcu tego odcinka. Jak zniszczyć swoją kosiarkę? Teraz pokażę wam nową śrubę regulacyjną, o której zapewne nie wiecie. Uruchamiam tą kosiarkę jeszcze raz, obserwujcie jej pracę, a ja będę kręcił tą śrubą regulacyjną. To jest bardzo prosto taką kosiarkę wyregulować. Zaraz zobaczycie. Zwróćcie uwagę na to, jak pracuje silnik, jak to na siebie wygląda. Ja tutaj nic nie zmieniałem, bo na chodzie, jak mówiłem wcześniej. Ja teraz tylko telepoczę, zobaczcie. No i teraz regulujemy. Pamięci ze śmiechu, a na pewno o tej śruby żaden majstrów nie wie, nawet najlepiej. Jestem ciekawy, który z majstrów tutaj wiedział o takiej śrubie regulacyjnej. No i to oczywiście sobie robię żarty. To nie jest żadna śruba regulacyjna. Oczywiście, że nie. To jest tutaj śruba od filtra powietrza. Kosiarka mimo to i tak ma wibracje. Zobaczcie, jak wygląda filtr powietrza. Tutaj akurat jego klapa. Filtr powietrza. Może jeszcze wygląda nieźle. Ktoś powie, że jeszcze dobry. Jeszcze sezon pośmiga, tylko wydmuchać. No i na szczęście tutaj tu wszystko. Ten filtr jest dobry, szczelny. Dzięki temu ta kosiarka i ten silnik właśnie dusi się. Ale ten filtr tutaj nie dopuszcza. Ja tu jeszcze nic nie myłem i nie będę musiał myć. Żadnych zanieczyszczeń. Ogarnę tutaj tylko tą okolicę w koło od uszczelki. I założę nowy filtr. I ogarnę oczywiście tamtą klapę. Także widzicie, jaka śruba regulacyjna. I teraz temat kolejny tej kosiarki. Przerzucimy sobie ją na tamtą stronę. Zobaczcie, jak wygląda nóż tej kosiarce. Widzicie tam coś? Nie widzicie. Już wam pokazuję. Wkładam ją całkowicie. I jak właśnie wygląda kosiarka odstawiona. Jak wyglądają dziury i jak wygląda nóż. Tak wyglądają końcówki noża. One już się odłamują, jest to niebezpieczne. Kiedy kocicie na swoim trawniku, w okolicy kręcą się dzieci, taka końcówka się odłamie, może gdzieś uderzyć w kogoś, może również na nią dziecko stanąć. To stanowi zagrożenie. Szczególnie kiedy kosimy w ten sposób, jak tutaj było koszone. Jak było koszone, zaraz wam pokażę. Tutaj ta lebeta też jest pęknięta. Nie wiem, może w tym miejscu jakiegoś jeszcze nita dam, który to wzmocni. Zobaczę. Także nóż jest do wymiany. Nóż jest oczywiście niewyważony w takim stanie. Wygląda w opłakanie na każdej ze stron. Także to jest tragedia. Jak widzicie, kosiarka nieczyszczona, pleśni. Tak wygląda napęd. Także jak widzicie, napędem też tutaj się nic nie zajmował. Ja już nie będę, bo już tutaj nie warto. Założę jeszcze jakiś nóż, żeby to jeszcze pokosiło jakiś tam sezon. Nie wiem, może mówię, wzmocnię tutaj tą obudowę w tym miejscu.
I teraz jak to było koszone i dlaczego to stanowi ogromne zagrożenie? Już Wam pokazuję. Było to koszone dokładnie w taki sposób, gdzie stanowi to ogromne zagrożenie. To było tak założone tam pod korek. Ogromne zagrożenie, jeszcze z takim nożem, z elementami obudowy, które się dostają. I również nóż może chwytać jakieś tamkolwiek kamienie i po prostu może ktoś dostać po nogach, auto może dostać po lakierze, po błotniku, po szybach. Także nie polecam takiego koszenia. Jeżeli robimy coś takiego, to powinna być tu założona tutaj taka dysza sterująca, taki deflektor, który kieruje tą trawę w odpowiednie miejsce. A tutaj trzeba to jednak jakoś złączyć, bo tak jak mi się ta laweta całkowicie tutaj siada. Więc może jak tutaj czymś to wzmocnię, no to może jeszcze to pożyje, a może też i nie. No nic. Jak zniszczyć swoją kosiarkę? Podsumowanie odcinka. Wystarczy nie oszczędzać noża, nie wyważać go, nie czyścić jej, nie wymieniać filtra, nie wymieniać oleju, nie zaglądać do świecy. I to jest taka gotowa recepta na zniszczenie swojej kosiarki. Tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej! Teraz tak w bonusie, kiedyś padło pytanie, czy ja tam potrafię spawać. No ja nie potrafię spawać, to taki spaw, no takiej obudowie, jak widzicie, nie za ciekawy, jeszcze go troszkę poprawię. To jest spaw taki przerywany, takie cykanie, ciężko to pospawać. Jednak jest to sklejone dość mocno, spoina jest, no tutaj jak widzicie, dość grubo. Ja to oszlifuję, zobaczymy jak po oszlifowaniu zrobię poprawkę, pokażę Wam efekt końcowy. Teraz jesteśmy na obiektywie takim a la makro, tak to wygląda. Tu widzicie rysy, bo to jest z bliska dużego, to jest oszlifowane tylko kamieniem. Także spoina jest jaka taka, zalane jest to. Teraz jeszcze z drugiej strony, ale najpierw muszę spuścić olej i go tutaj wymienić. Także lepiej, moi drodzy, to nie będzie wyglądało. Tylko ewentualnie można potraktować to listkami, żeby to nie miało takich głębokich rys. No i trzeba to chociaż powierzchniowo czymś zabezpieczyć. A tak, moi widzowie, ten spaw bez żadnych poprawek, oczywiście było tu wcześniej oczyszczone, przygotowywane do spawania. Tak wygląda z drugiej strony, także nic tutaj już nie będę poprawiał. Ładnie go przegrzało, także tak zostaje. Jak pękło całe było, to pewnie i tak gdzieś pęknie. Zobaczymy, jak długo potrzyma. Tak czy siak, tak to wygląda. Także jest ładnie przetopiony. Wracając do jeszcze oleju, tak wyglądał olej w tej kosiarce, ale chociaż dobrze, że w ogóle był.